Siemano, zjebem Pokémon, to jest drugi odcinek z Kinia Czeski 2006. No i mamy tak. No to zaczynamy więc grać. Lachtyka 90, no szczęśliwa skocznia. Popatrzcie, jak pięknie leciałem w Bischofshofen, 104 metry. Patrzcie. To było piękne. I prowadzimy, no, czy utrzymamy to, nie wiem. Proszę Państwa, czekamy na dowiemy się potem, zawodnika. Za chwilę. Zobaczmy, musimy po prostu, musimy. Proszę ja was, byłem chyba 13 w pierwszej serii. Taki knockout, że ex aequo. Pięknie. Odzyskana forma. No i przewaga przeważona prawie na 100 punktów. Więc pięknie. Fiński jestem w stanie wygrać, ale muszę się postarać. Dobrze. Lecimy dalej. Dobra, więc byłem przed chwilą piąty. Czeka nas Kusamo. Więc lecimy kwalifikacje. Jesteśmy ciekawi. A zobaczmy, oto kolejny skoczek. Jak nam tutaj się skacze. Dobra, więc w tym turnieju fińskim na razie szósty. Strata jest 20-punktowa. Ale przewagi mamy 120 punktów. A to jest 15 konkurs. Jeszcze 4 konkursy. Jest szansa do odrobienia. No. Dobra, więc... Niestety w turnieju fińskim straciłem bardzo niewiele. Ale trudno się, ten głupi Landers był. Spadłem. Ale pozostało nam tylko 3 konkursy. Piąte miejsce, no jeszcze nie jest na pewno przesądzone. Ale lećmy. Dobra, więc to był ostatni konkurs. Wygraliśmy. A teraz no i... widzą Państwo końcową tabelę Pucharu Juniorów. Juniorów jestem trzeci. Przyzwoicie, przewaga dobra. No i awansujemy. Forsell, Antkowicz, ja, Landers i Wektor do kontynentalnego. No. Zapisz tak. Styki, osiągnięcia, medale. Możecie sobie popatrzeć kadra C. Bischofshofen. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O, tylko 8 medali. Dobra, trzymajcie się do kolejnego odcineczka. Nie wiem, przerwa będzie i cześć. Narka.